Witam bardzo serdecznie na kanale Uporządkowana i zapraszam na filmik, w którym będzie taka mała metamorfoza pokoju mojego syna. Miłego oglądania. Pokój prezentuje się tak, generalnie mało kto pewnie pamięta ten pokój, ponieważ on bardzo rzadko był pokazywany na kanale, a jeśli już, to ze 2-3 lata temu. No ale w pierwszej kolejności zaczynamy od wyniesienia wszystkiego, co się po prostu dało. Następnie zabezpieczamy taśmą malarską przed malowaniem. I tak wygląda pokój przygotowany do malowania. Starszy syn poszedł po folię, które zabezpieczą podłogę, a w tym czasie my z młodszym synkiem zaczęliśmy już odcinanie. Na szczęście to jest farba, która nie pryskała jakoś tak bardzo, więc nie narobiliśmy dużych szkód na podłodze. Już po skończonym malowaniu ściągamy wszystkie zabezpieczenia. Ja nie nagrywałam samego etapu malowania, ponieważ no jednak tutaj brały udział osoby, które niekoniecznie chciały być pokazywane, a nagrywanie, ustawianie aparatu tak, żeby gdzieś tam kogoś nie wyłapać, to jednak dość dużo czasu bym na to zmarnowała i później to też dużo ciężej się montuje. Do mycia podłogi używałam mieszanki wody izoflory. Ta szafa będzie oklejana, ale no na początku trzeba zrobić miejsce na środku pokoju. Jeśli jakaś plama z farby nie zeszła po myciu mopem, to pomagałam sobie czyścikiem do takich delikatnych powierzchni. Pamiętajcie, żeby sprawdzać, żeby on rzeczywiście był do delikatnych powierzchni, żebyście sobie po prostu tej podłogi czy tam tego, co czyścicie, nie zniszczyli. A do takich plam grubszych, gdzie czyścik nie dawał rady, to pomogłam sobie nożykiem do płyt. I zabraliśmy się za oklejanie biurka, które wyglądało przed właśnie tak. Tutaj też nie będę Wam tego etapu nagrywała, ponieważ po pierwsze znowu więcej osób było przy tym oklejaniu, a po drugie my nie jesteśmy ekspertami w tej dziedzinie, więc lepiej uczcie się i korzystajcie z rad osób, które się na tym znają. Running from myself, like I'm somebody else. Kinda left me alone, all the love's gone. Now I'm coming on.
Następnie przyszła kolej na szafę. Jednak najpierw tutaj trzeba było pozbyć się tych naklejek z frontów i idealnie sprawdziła się suszarka do włosów i nożyk do płyt. Resztki kleju usunęłam przy pomocy czyścika, o którym Wam wcześniej wspominałam, i pasty Eco Green. Tutaj jeszcze rękami sprawdzałam, czy nie ma gdzieś jakichś takich małych nawet śladów po kleju, ponieważ nawet coś małego to jest widoczne bardzo pod okleiną. I gdy ja czyściłam drzwi, reszta oklejała resztę szafy, a drzwi będą w kolorze białym. I do oklejenia została komoda i półka. No oczywiście ma być w poziomie, no ale już tak stała, to tak nagrałam. Ja zajęłam się czyszczeniem łóżka. W pierwszej kolejności założyłam prześcieradło, zwilżyłam odrobinę i wytrzepałam po to, żeby jak najwięcej tego kurzu się pozbyć. Następnie całość dokładnie odkurzyłam. Wszystko spsikuję porządnie. Tutaj były plamy, których tak nie widać do końca na tym filmiku, ale dlatego starałam się jak najdokładniej to wszystko popsikać. I zostawiamy ten płyn na kilka minut. Tutaj, wybaczcie za jakość, ale lepsza jakość jest na TikToku albo na Instagramie. I tam były plamy po farbie. Idealnie do tego nadało się mydełko galasowe, po prostu wszystko zniknęło bez śladu. I żeby sobie ułatwić czyszczenie, to na wkrętarkę szczotka do czyszczenia i naprawdę bardzo, bardzo ułatwia to pracę. I następnie używałam odkurzacza piorącego. I w czasie, gdy ja czyściłam to łóżko, syn mył okno, dlatego też nie będzie to pokazane na filmiku. I muszę Wam powiedzieć, że generalnie on sam by, no prawie sam robiłby to wszystko w tym pokoju, ale zależało mi na tym, żeby mieć dla Was filmik, więc siłą rzeczy, no dość dużo rzeczy ja robiłam. Chociaż ogromną ilość zrobił mój syn z pomocą. Ja wiem, że pewnie pojawią się komentarze,
ekspertek od wnętrza mojego domu, które uznają, że fajniejsze były meble takie, jakie były wcześniej, albo całe czarne powinny być, albo całe białe, albo one zrobiłyby różowe, zielone, fioletowe, czy nie wiem, złote, srebrne, jakie sobie tylko tam ktoś wymyśli. Tylko pamiętajcie, że to jest mój dom i to jest pokój mojego syna i zrobił sobie dokładnie tak, jak chciał. Jeśli się komuś nie podoba, to już nie jest mój problem. Jak ktoś by zrobił, również mnie nie interesuje. Mi zależało na tym, żeby Wam pokazać, jak dość tanim kosztem można diametralnie zmienić wygląd pokoju. Efekt prezentuje się tak, my osobiście jesteśmy bardzo zadowoleni. Brakuje jeszcze kilku dodatków, ale i tak na tą chwilę uważam, że jest naprawdę fajnie. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do następnego razu. Trzymajcie się, pa, pa.